Kilkuset turystów także z Opolszczyzny zmuszonych do koczowania na lotnisku w Splicie. Powód: linia lotnicza skasowała 3 loty. Podróżni usłyszeli, że mają szukać połączenia na własną rękę, a następnie wystąpić o zwrot kosztów. Rodziny z małymi dziećmi, które spędziły całą noc na podłodze lotniska. Do tego brak informacji. Tak sytuację opisują turyści, którzy koczowali na chorwackim lotnisku. Rano usłyszeli, że nigdzie nie lecą. Które na miejscu informacje przekazała, że Wizz Air proponuje nam we własnym zakresie znaleźć drogę powrotną do Polski, a następnie zwróci nam koszty biletów i ewentualnych dalszych kosztów, które ponosimy w związku z tym. To zmusiło podróżnych do gorączkowych poszukiwań awaryjnych połączeń. Część przez wiele godzin bezskutecznie próbowała znaleźć drogę na lotniska awaryjne. Z sytuacji tłumaczyli się przedstawiciele Wizz Aira. Mimo intensywnych starań naszego zespołu, który pracował bez przerwy, aby zapewnić zakwaterowanie pasażerom dotkniętym tą sytuacją, sezon wakacyjny ograniczył nasze możliwości w zapewnieniu odpowiedniej liczby pokoi. Pasażerowie mogą ubiegać się o zwrot kosztów do rozsądnej wysokości za poniesione dodatkowe wydatki. Problem w tym, że pasażerom sytuacja wydaje się daleka od rozsądku. Bardzo niepoważne traktowanie klientów, to co przeżyli tutaj ludzie, to można nazwać gehenną. Odwołane loty to połączenia ze Splitu do Katowic, Rzymu i Koblencji.